Hej, witam was w tym odcinku z serii Wasze Epickie Bitwy. Tym razem mam dla was bitwę T485 Rudym w wykonaniu polskiego gracza Mati Andrew z klanu PO. Mapka to Łuk Ognia i tryb bitwa spotkaniowa, także no dość niestandardowo. I kolega kieruje się obecnie w stronę górki na H0. Tam będzie chciał uzyskać dobry wynik, pewnie głównie snajpiąc z tamtego miejsca, bo tam jednak się głównie idzie po to, aby się snajpić z czołgami z dołu środka, ewentualnie jeżeli mamy trochę szczęście i ktoś się podświetla. No ale co? Na razie przyspieszmy może jazdę. Rudy, jak dobrze wiecie, ostatnio był omawiany przeze mnie, ale tam ja grałem swoje bitewki, które czasami mogły być zbyt słabe, żeby je warto było pokazać, także widzimy dzisiaj coś, co na pewno jest lepsze w stylu oraz także w wyniku. Na razie kolega Mati celuje w Cromwella Berlin, ten brytyjski czołg. Porwa na razie po raz chyba już drugi w tej bitwie, ale po raz pierwszy od kolegi, także pierwszy strzał tutaj za nami. A w tym momencie chyba będzie chciał znaleźć przestrzał na pałeczkę 3601. Ona tam operuje na środku, ale to jest duży dystans, pamiętajmy, 500 ponad metrów. No i dlatego też pudło. Szermanik obrywa. Swoją drogą, tak w ramach przypomnienia, Rudy ma cenną armatkę. Cenę 0,36 na 100 metrów. Także krótko celuje, 2,2 sekundy. Nie wydaje mi się, żeby to w jakiś sposób utrudniało nam tutaj strzelanie z dystansu. No ale niewiele wystaje ta fałeczka, także o! To była arteria chyba, SU-5. Pamiętam, jak SU-5 była przepotężną arterią kiedyś. Jej jedyną wadą było to, że miała 14 pocisków. Nie wiem, jak to wygląda obecnie, ale teraz pewnie jest mocno znerfiona, tak jak większość arterii tych niskich tierów. No ale w przyszłości powiem wam, że miałem bardzo dobre wspomnienia z tej arterii. Znowu ten Cromwell Berlin, on się tak tutaj wychyla, ale obrywa ciągle, więc nie wiem, czy on tak długo będzie jeszcze żył. O, już na ogrysku i chyba teraz go zdejmie, dokładnie. Begaw, mówi papa. Ale M8A1 zdjął naszą T40 w teamie, więc coś jest. Wymiana ognia, 1 za 1. Na dole T28 widoczne, tramwaj tak zwany. Mój ulubiony czołg kiedyś, 4. tieru. Wygrałem na nim więcej godę niż na jakimkolwiek innym. No i zdjęty. Ostatnio był news na moim kanale o T28 Premium, tylko jego wersji z takim działem F30, które no po prostu jest zdecydowanie za dobre jak na swój poziom, ale nie wiadomo, czy ten ciąg wejdzie do gry i kiedy ewentualnie, także na razie się nie napalam na niego. Tymczasem kolega celuje w pałeczkę 3601H, która wcześniej ryzykowała już podświetlanie, ale teraz już to dało radę. Zobaczcie, kolega nie zważył, że została zdjęta pałeczka. Wrak pojawia się trochę później po zniszczeniu na ślepo. To działa, to jest tak tylko przy zniszczeniu czołgu na ślepo, czyli jeżeli nie był podświetlony. Dopiero po chwili się pojawia wrak. Natomiast jeżeli zniszczymy czołg, ale był on podświetlony, to od razu widzimy wrak. Churchill, no chyba się już tutaj nie uwinie stąd, nie ma szans, zobaczcie, nawet nie wiem, skąd do niego strzelają, z każdej strony, ta jedynka strzela, Mati w rudym, no i pięknie, już drugi frag. Można powiedzieć, że kolega nie gra agresywnie swoim rudym, ale pamiętajmy o tym, że nie to się liczy, liczy się wynik, liczy się kto wygra, a nie w jakim stylu. Choć wiadomo, ciekawsze bitwy są, kiedy bohater bitwy flankuje i tak dalej, ale to jeszcze do tego może przyjdziemy. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie kapowanko bazy, te jedynkę, te 28, dwa czołgi kapują. Pamiętajmy, że w trybie bitwy spotkaniowa wystarczy wjechać na bazę i od razu jest ona zatrzymana, już się jej nie przejmuje. No i zobaczcie, grill zdjął T1 Heavy. Bardzo dobry strzał. Na dodatek T1 było za
budynkiem, także tym bardziej może ten strzał nas dziwić. I to oznacza jedno, ja to zauważyłem już w tym momencie, kolega jeszcze pewnie nie, bo skupia się teraz na strzelanie w KW1. Grill musi być albo na 8, albo na 9, albo na 0. Nie ma innej opcji. To jest już pewne. W przeciwnym wypadku nie miałby możliwości przestrzelenia za budynek. To jest nierealne, tylko tam musi być Arta. Jakbym teraz był w bitwie, to bym kliknął koledze, że tam jest Arta, ale no nie mogę. Taka sytuacja z powtórkami. Jeden ciąg na bazie. Zobaczcie, cały czas jeszcze kanko, ale nie ma nic podświetlonego. Ktoś tam kapuje, to jest chyba KW1 blokuje kapowanie. To myślę się, że KW1. Dojecha Wolverine. Widoczny jest KW85. No i lecą strzały. Na razie jedno trafienie dobre. Drugie. Dziwi mi, że kolega nie jest podświetlony. Trzecie. No, no, no. Chyba zaraz będzie po tym KW85. Jeszcze dwa. Aj, rykoszet. Troszeczkę już mniej cenne trafienie. Poleciało w twardszy punkt. Ten koleś wtedy chyba zginie. A wiedziałem. Nie pamiętałem. Widziałem tę powtórkę raz wcześniej, ale tak tylko na 4 razy, czy tam 8 przewinięciu. Teraz widzę, że ten M8 ma jeden dobry, no dał dupy trochę, bo mógł spokojnie się sować. Kolega nie do końca zgrywa celownik i to jest problem, zobaczcie. Jego celownik po prostu momentami nie jest maksymalnie zgrany i dlatego takie pudła. W pewnym momencie był sam na 5, także ma szansę na pula kolega Mati. Zdjął KW85. Zostało SU-100. Dwie arterie, która jest, czego jedna strzeliła. M44. KW1 i Grill, który jest gdzieś na A9-0. Nie wiemy skąd strzeliła M44, niestety. To jest w tym momencie tajemnica. Kolega zjeżdża w dół. I będzie chciał dopaść KW1. Ona pewnie teraz jedzie na środek. No przynajmniej tak mi się wydaje, no skoro tutaj jest podświetlona, nie ma jak wyjechać, no to będzie jechała na środek. Nie, została tutaj. Dalej się wychyla. Aj, rykoszet. Musi strzelić w kadłub, najlepiej w CKM-a. Ale ma golda już, zobaczcie. O teraz to już spokojnie przebije ją w wieżę. Ile to jest przebicia? 200 prawie, dobra. Wyjeżdża. Przyjmuje. Bo to był strzał z hobicy. Tak, to jest hobica 122 mm. No i wieża, dokładnie. Przy wjeździe pudło można było nie ryzykować, ale chciał kolega uniknąć trafienia, przyjęcie trafienia od KW1 z hobicy. Dlatego tak strzelił, potem to i tak widział, że już KW1 nie przoduje. On spokojnie da radę ją zdjąć, więc to było złe, ale i dobre. Chciał, dobrze wyszło, źle, bywa. Kolejny frag, już piąty. Dalej szansa na 8 fragów. Pytanie jest, gdzie jest SU-100? Jest. Kolega podświetlony. I gąsienica. Idealna decyzja. Znaczy idealna, świetna decyzja. No będzie gąskanie. Nie, nie, teraz kolega chce damage. Wieżę musi obić, ale pamiętajmy o tym, że SU-100 na topowym dziale zadaje 390 uszkodzeń. Może go zdjąć na strzał. SU-100 może zdjąć na strzał, ale czy zdejmie? Strzelił na miwat w powietrze, dobra. To mi się podobało. Uncle Spable. Nie wiem co to. Może znaczyć to drugie. W każdym razie szósty frag. Zostały dwie arterie i to wcale nie jest wygrane. Te arterie, zobaczcie, one się popisały do tej pory bardzo dobrym strzelaniem. Cztery fragi razem. Dalej mogą spokojnie przy wyjeździe ewentualnym Rudego, znaczy Matiego, zdjąć kolegę bitwy, także no musi bardzo ładnie teraz wyjechać ostrożnie, zobaczyć co się dzieje, ewentualnie spróbować zacząć przyjąć, zacząć przejmować bazę. Jest grill. Kolega w tym grillu obraca się w stronę Matiego, ale niewiele na razie to robi. Pudło. No to akurat było bardzo ważne, aby teraz trafić, bo grill ma już zgrany celownik w to miejsce. Zobaczymy, zobaczymy, ale znowu, zobaczcie. No i pum. Znowu ten lag z celownikiem. Nienawidzę lagów. W każdym razie jest frag siódmy już. Został M44.
No i kolega. Właśnie teraz. Już jest bez szans. Jak teraz spudował, to już nie ma jak uciec. Trafi? A? To jeszcze ma szansę. Teraz jest problem tak naprawdę, bo jeżeli wyjedzie od przodu, to spokojnie może strzelić. Kluczowe będzie, aby przy wyjeździe nie być narażonym na trafienie w bok. Bo trafienie w bok na bank zniszczy Matiego. On pewnie o tym wie, także musi stać albo przodem i zaryzykować wyjazd od, no na ryjek, tak? Albo spróbować jakoś oflankować, ale tak, żeby nie oberwać w bok. Tym bardziej w tył. Jestem 4-4. I jest frag. Ósmy. Brawo. Mamy Kobanowa. Mamy chyba Radleya Waltersa, tak? To chyba jest za 8 fragów. No i przede wszystkim mamy zwycięstwo, które jest najważniejsze i za to się należą brawa dla kolegi. Według mnie, mimo że został sam na 5, to wykazał się umiejętnościami, szczególnie akcja ze SU-100 pokazała, że tutaj troszeczkę intelektem się wykazał na pewno i przy KW1 faktycznie stracił sporo HP akcji z tym KW1, tak? Ale pamiętajmy o tym, że chciał dobrze, bo gdyby nie strzelił przy wyjeździe, to na bank by oberwał. A on chciał tego uniknąć trafienia z Hobbit, także tam też chciał, ale nie mógł, no bywa. W każdym razie gratuluję wyniku jeszcze raz i dziękuję za nadesłanie powtórki. No i tak jak zawsze, zapraszam Was do komentowania, oceniania i do usłyszenia.